Iwona Kudyna, dzień dobry, zapraszam na Onet24. Wybory samorządowe na stanowiska prezydentów, burmistrzów i wójtów tylko na dwie kadencje i z uwzględnieniem już odbytych kadencji. To pomysł PiS-u na zmianę ordynacji wyborczej. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego nie może tu być mowy o działaniu prawa wstecz, co sugerowali niektórzy. Choć PiS bierze pod uwagę fakt, że Trybunał Konstytucyjny może zakwestionować części zmian. Nowa ordynacja miałaby zacząć obowiązywać już od kolejnych wyborów samorządowych, które odbędą się w przyszłym roku. W stolicy Kazachstanu Astanie rozpoczęły się rozmowy pokojowe na temat konfliktu w Syrii. Biorą w nich udział delegacje rządów Damaszku, syryjskiej opozycji, Rosji, Turcji, Iranu, ONZ i USA. Rozmowy prowadzone są pod auspicjami Rosji, Turcji i Iranu. Kraje te doprowadziły do rozejmu w Syrii, który utrzymuje się od 30 grudnia. Główne problemy, które będą musiały rozwiązać delegacje, to utrwalenie zawieszenia broni i doprowadzenie do dalszego postępu w negocjacjach, które mają z kolei doprowadzić do konsultacji w Genewie 8 lutego. Brytyjski rząd ukrył przeprowadzoną pod koniec czerwca nieudaną próbę rakietową w ramach systemu obronnego Trident, poinformował o tym Sunday Times. Nieuzbrojony pocisk został wystrzelony z pokładu jednego z czterech okrętów podwodnych wchodzących w skład systemu odstraszania nuklearnego w kierunku Afryki Północnej. W wyniku usterki zboczył z kursu, mógł zmienić kierunek w stronę Stanów Zjednoczonych. Premier Wielkiej Brytanii, pytana, czy świadomie zataiła tę informację, odmówiła jednoznacznej odpowiedzi. Tragiczne w skutkach tornada przeszły nad amerykańskim stanem Georgia. Od soboty zginęło co najmniej 16 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Tornada zabiły też 4 osoby w stanie Mississippi. W 7 hrabstwach Georgii ogłoszono stan wyjątkowy. Krajowa Służba Meteorologiczna opublikowała ostrzeżenie przed niszczycielskimi tornadami dla północno-zachodniej i częściowo środkowej Florydy, a także dla południowej Karoliny. Wiele przyczep mieszkalnych zostało zrównanych z ziemią w pobliżu miejscowości Adel, gdzie służby ratunkowe wciąż przeszukują teren w poszukiwaniu ludzi. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.